السلام عليكم ومرحبا بكم فيتام إذا برشام نا تشي زابيش ناشي اسمي لكتي سبوتكاليشمي س كريمم كتوري شيم بشيستافيو دو فريدة إي مياو سنيم رازموفا بوفيديو فتدي أنا كريم أنا طالب أنا شاب إبتاو دالي وأنت ما اسمك أتي يكي ماش نايمي إي فريد أتبوفيداو أنا فريد إي تو تم زابيشي بجيمي زابيسات يك دالي فريد بتا تم رازم إي موفي من معك يا كريم من معك يا كريم زاتشينامي اود اوستاتني توتاي مامي يا كريم مي سبوتكاليش مي ايمي كريمون نازفا ايمي كريمون اي تو نفيدي مي جي زنيكوا بودفوينا داما مامي تلكو داما اي تو سبوفودو تيغو يا تو تاكي ja wołać w języku arabskim. Zamiast powiedzieć kto z tobą Karim, mówimy kto z tobą o Karim. Tak jakby najpierw zwracamy uwagę osoby, do której mówimy, jakby wołamy, żeby nas posłuchał i dodajemy wtedy jego imię i wtedy jego imię traci podwójna dama, jeżeli ma miała podwójna dama i staje się tylko pojedyncza dama. يا كريم او كريم تو مامي من زيمك بتايونسي كتو من كتو معك زوفاش ميجي ميزنامي تو كا كتوري اوزناتشا زيمك ديرجاسي سوفيغوفاني دو رودزايو مينسكيغو drugiej osoby liczby pojedynczej i nowe coś mamy tutaj ma i oznacza z ma z i tutaj mamy muallimin my znamy wyraz muallimun w mianowniku i oznacza nauczyciel tu mamy ma muallimin z nauczycielem, z jakimś nauczycielem, bo tutaj mamy wyraz muallim nieokreślony, nie ma l, tylko zauważmy, że ma spowodowało, że teraz mamy min, a w mianowniku mieliśmy mun, muallimun, tu mamy ma muallimin, a więc przyjmek ma daje nam dopełniać muallimin ma muallimin. Jeżeli by chcieliśmy powiedzieć z określonym nauczycielem, znaczy określamy wyraz przez l, muallimun by było al muallimu i z muallimin wyraz określony by mieliśmy ma'al muallimi ma'al muallimi. Tym razem mamy dopełniać, ale tylko kasra, bo dodaliśmy zaimek określony al. Zauważmy, że to kasra napisana, bo to zależy od ściągi, z której się pisze. Można pisać ją tutaj mi i by była nawet lepiej niż tu. Ma'al muallimi. Jeżeli weźmiemy rodzaj żeński, مع معلمة زناوتي تشيلكو زنامي فيراز معلمة ميان نوفنيكو زناشي ناوتي تشيلكا زناوتي تشيلكو مع معلمة مامي دوبونياج اي مامي بودفوينا كسرا بو فيراز يس نيوكريشلوني زناوتي تشيلكو نيوكريشلونو سياكونش ناوتي تشيلكو مع معلمة
يجي لي أوكريش لامي معلمة المعلمة تضيّنس دوني مع مامي مع المعلمة زناو تيتشيلكم اي تو مامي كسرة زامي سبوت فوينا كسرة بو مامي أوكريش لوني مع المعلمة فينس مامي مع معلمين زناو تيتشيلم يا كيمش يجي لي خصني powiedzieć zamiast z nauczycielem powiedzieć z nim, to wtedy zmieniamy muallimun na zaimek hu, który jest specyficznym dla trzeciej osoby rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej i mielibyśmy ma'ahu z nim, ma'a muallimin, z nauczycielem, ma'ahu, z nim, to jeżeli nieokreślone, a jeżeli określone, to mamy ma'al muallimi i też ma'ahu, więc ma'ahu, to by oznaczało z nauczycielem w formie nieokreślone i z nim nauczycielem w formie określonym. Ma muallimin, ma'ahu. Ma al muallimi, ma'ahu. Jeżeli to z nauczycielką, ma muallimatin i chcemy powiedzieć z nią, wtedy specyficznie dla tej sytuacji mamy ha i by powiedzieliśmy ma'aha, ma'aha. مع معلمة سنوتي تشيلكو معها z nią a jeżeli نوتي تشيلك określone مع المعلمة to to samo mieliśmy by معها z nią więc mamy مع przyjmek z A jeżeli powiedzieć ze mną rodzaju męskiego lub rodzaju żeńskiego pierwsza osoba, to ma'i. I to dlatego, że by było tutaj ma'a, fetha, plus ja. I jak mówiliśmy, ta kombinacja fetha i samogłoska długa nie może być, tak jak w poprzednich zapisach damma była niemożliwa z ją. Tutaj eliminujemy fetha. I zostaje nam samogłoska długa ja ma'i ze mną rodzaj męski ma'i ze mną rodzaj żeński dla drugiej osoby rodzaju męskiego z tobą ma'aka dla rodzaju żeńskiego drugiej osoby z tobą ma'aki dla trzeciej osoby rodzaju męskiego z nim معه معه z nim a dla trzeciej osoby rodzaju żeńskiego معها z nią معها więc mamy معي ze mną معي ze mną معك z tobą do rodzaju męskiego معك z tobą do rodzaju żeńskiego معه z nią rodzaj męski, trzecia osoba ma'aha, z nią a więc pytanie teraz jest jasne Farida do Karima men ma'aka ja Karimu kto z tobą Karim men ma'aka ja Karimu kończymy nasz ostatni zapis i zapraszam na następnej lekcję. Dziękuję. Shukran. Ma'a salama.